Dzień dobry kochani, jak się czujecie? Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Mam na imię Paulina, przedstawiam historie kryminalne z całego świata i co tydzień na tym kanale jesteśmy na tropie odkrycia kolejnej zagadki. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to serdecznie zapraszam do subskrypcji. A jeżeli moja praca podoba Wam się trochę bardziej, to możecie mnie oczywiście wesprzeć na platformie Patronite. W dzisiejszym odcinku posłuchacie o czymś innym niż zazwyczaj, ponieważ będzie to sprawa kryminalna o zabarwieniu mocno paranormalnym. Zanim rozpoczniemy sprawę z okazji nadchodzącego Halloween, chciałam wam przedstawić niesamowicie hipnotyzujący dosłownie audiobook Arkadiusza Grzegorzaka, który wbił mnie w fotel, a raczej w hamak, na którym tej historii słuchałam. Sesja hipnotyczna to opowieść, która sprawi, że na Waszych ramionach pojawi się gęsia skórka, a niepewność będzie Wam towarzyszyła do samego końca. I dla mnie osobiście jest to najważniejsza kwestia, ponieważ z jednej strony zawsze staram się przewidzieć zakończenie, a z drugiej właśnie chcę się mylić i snuć domysły, i właśnie dlatego ta opowieść idealnie wpisuje się w moje audiobookowe standardy. Sesję hipnotyczną wysłuchacie za grosze, link znajduje się w opisie filmu. Dajcie znać po przesłuchaniu, czy Wam się podobało tak samo jak mi. I przy parapsychologicznych tematach pozostajemy, ponieważ przed nami akta sprawy Anny Elizabeth Michel, znanej również jako Analiz. Istnieje taki absurdalny zwyczaj w szkołach, że na lekcjach religii ogląda się egzorcyzmy Emily Rose. Ja oglądałam ten film chyba w czwartej klasie podstawówki. Do dzisiaj pamiętam te nagrania krzyczących demonów. Dla dziecka na pewno nie jest to najlepszy repertuar, i nie wiem, czy nadal robi się to w szkołach, ale mam nadzieję, że. Już dłużej nie. I już wiecie na pewno, że ten film jest przerażający, ale czy wiedzieliście, że prawda na temat tej historii może być znacznie bardziej przerażająca dla samej ofiary? Ponieważ filmowa Emily i prawdziwa Anna Elizabeth Michelle była ofiarą nie demonów, a księży i własnych rodziców. Dzisiaj przenosimy się do naszego sąsiada, Niemiec, Bawarii, w Thing cztery lata przed narodzinami Anny Elizabeth Michel, nazywanej również Annalise, jej matka urodziła nieślubną córkę, Martę. Kobieta bardzo się tego wstydziła, ponieważ pochodziła z wyjątkowo religijnej rodziny. Została zmuszona do noszenia czarnego welonu w dniu ślubu ze względu na bycie nieczystą kobietą. W 1952 roku urodziła się Annalise która jako dziecko musiała odpokutowywać za grzechy swojej matki przez żarliwe oddanie. Niestety jej starsza siostra Marta zmarła w wieku 8 lat, ponieważ niepomyślnie przeszła operację guzanerki. Od tego momentu Anna nie chciała już dłużej modlić się w intencji odpuszczenia grzechów jej matki. Ojciec Anny pracował w Tartaku i również on był bardzo religijny, sam chciał zostać księdzem i wychować jego córki na zakonnice. Dziewczynka od dziecka uczona była żarliwej modlitwy. Czasami modliła się w samotności, czasami razem z innymi członkami rodziny. Kiedy była nastolatką, spała na gołej, kamiennej podłodze, żeby odpokutować grzechy księży i narkomanów, których można było znaleźć na lokalnym dworcu kolejowym. I w ten sposób wyrosła na mocno uduchowioną dziewczynę. Następnie wybrała się na studia. Dzisiaj byłby to na pewno dość osobliwy widok. Nie wiem czy w tamtych czasach było to popularne, ale kiedy Analiz wprowadziła się do pokoju w akademiku, na ścianach powiesiła obrazy świętych, a przy drzwiach trzymała chrzcielnicę z wodą święconą i regularnie odmawiała różaniec. W wieku 17 lat Analiz zaczęła cierpieć na nietypowe napady padaczkowe, które na początku występowały wyłącznie w nocy. Wtedy jej ciało usztywniało się, odczuwała ciężar w okolicy klatki piersiowej i nie mogła się ruszyć ani nic powiedzieć. Z ustaleń sądu wynika, że pierwszy atak epilepsji przeżyła w 1969 roku. Wtedy neurolog z kliniki psychiatrycznej zdiagnozował u niej padaczkę typu grand mal wywołaną problemami z bioelektrycznością mózgu. Wkrótce analiz zaczęła doświadczać halucynacji i zaczęła też słyszeć głosy, które mówiły jej, że jest przeklęta. Objawy analiz zostały porównane przez lekarzy z objawami schizofrenii i mogły zareagować na leczenie. Jednak rodzice szybko zrezygnowali z tego rozwiązania. Sąd ustalił, że w 1973 roku Analiz cierpiała na depresję i rozważała samobójstwo. Dwa lata później, bo w 1975 roku jej rodzice byli już przekonani, że problemem dziewczyny nie jest choroba, a opętanie. W zupełności zrezygnowali z pomocy lekarzy na rzecz pomocy księży. W celu jej uzdrowienia zdecydowali się polegać wyłącznie na egzorcyzmach. Pierwszą nieoficjalną diagnozę opętania postawiła starsza kobieta, która towarzyszyła analiz w pielgrzymce. Zauważyła, że dziewczyna unikała przechodzenia obok wizerunku Jezusa i nie chciała pić wody ze świętego źródła. Kobieta twierdziła również, że analiz piekielnie brzydko pachniała. Egzorcysta z pobliskiego miasta zbadał analiz i stwierdził, że jest ona opętana przez demony. Po dwóch nieudanych próbach ich wypędzenia, to biskup zdecydował się zająć tą sprawą. Wyznaczył Arnolda Renza i pastora Ernsta do przeprowadzenia wielkiego egzorcyzmu. Razem przeprowadzili aż 67 Wyczerpujących obrzędów egzorcyzmu w ciągu 10 miesięcy. Takie egzorcyzmy przeprowadzali raz lub dwa razy w tygodniu. Niektóre sesje trwały nawet 4 godziny. Według The Washington Post, kiedy analiz nabierała przekonania, że jest opętana, jej widzenia stawały się coraz bardziej niepokojące. Dostrzegała demony na twarzach bliskich i wszystkich innych których spotykała na swojej drodze. Teraz również analiz była przekonana, że została opętana przez kilka demonów, w tym Lucyfera, Judasza, Nerona, Kaina, Hitlera i Fleischmana, zhańbionego frakońskiego kapłana z XVI wieku. Wspomniała także o kilku innych duszach, które manifestowały swoją obecność w jej ciele. Pomyślałam, że przedstawię wam głos analiz podczas jednego z takich egzorcyzmów. Jeżeli jesteście bardziej wrażliwi, to przesuńcie sobie to nagranie. Sumas and Analiz, oprócz ataków epileptycznych, robiła wiele niepokojących rzeczy: zlizywała własny mocz z podłogi, jadła muchy, pająki, węgiel, odgryzała głowy martwym ptakom. W jednym przypadku czołgała się pod stół i przez dwa dni szczekała jak pies. Często słychać było jej krzyki przez ściany. Jej organizm zaczął wreszcie słabnąć. W okresie wielkanocy Analiz zaczęła odmawiać jedzenia i picia. Wtedy nie wezwano lekarzy. Według specjalistów, jeżeli dziewczyna przyjęłaby płyny oraz pokarmy, miałaby duże szanse na przeżycie. Jej więzadła w kolanach zerwały się z powodu 600 przyklęknięć, które obsesyjnie wykonywała podczas każdej sesji egzorcystycznej. 30 czerwca 1976 roku, podczas ostatniego obrzędu egzorcyzmów tuż przed śmiercią, zbyt słaba i wychudzona, by samotnie przyklęknąć, była w asyście rodziców, którzy pomagali jej to zrobić. Dzień przed śmiercią wypowiedziała ostatnie znane słowa. Zwróciła się w stronę księży i powiedziała: Błagajcie o rozgrzeszenie. Do swojej matki, Anny, powiedziała: Mamo, boję się. W chwili śmierci ważyła tylko 31 jeden kilogramów. Przed śmiercią mówiła, aby uczynić za grzechy krnąbrnej młodzieży i kapłanów, którzy odstąpili od współczesnego kościoła. W chwili śmierci cierpiała również na zapalenie płuc i wysoką gorączkę. Została pochowana obok swojej nieślubnej siostry Marty na obrzeżach cmentarza. Ten obszar jest zwykle zarezerwowany dla nieślubnych dzieci i osób, które popełniły samobójstwo. Psychiatrzy, którzy zeznawali podczas procesu, mówili o indukcji doktrynerskiej, która w przypadku analiz oznaczała, że wierzyła ona w opętanie, ponieważ te idee zostały jej wcześniej przekazane przez samych księży wykonujących egzorcyzmy. 25 lutego 1978 roku, prawie dwa lata po jej śmierci, odkopano zwłoki i przeniesiono je do dębowej trumny wyłożonej blachą. Ale zrobiono to tak naprawdę dlatego, Ponieważ jej rodzice wierzyli, że ciało dziewczyny się nie rozkłada, tak powiedziała im jedna karmelitanka, której przyśniło się ciało analiz. Oficjalne raporty podają jednak, że ciało było w stanie zaawansowanego rozkładu. Zdjęcia ekshumowanego ciała nigdy nie zostały ujawnione, a rodzicom analiz zabroniono oglądania ekshumacji. Z daleka mogli jednak zobaczyć jej trumnę. W prawdziwej sprawie analiz oskarżono i skazano cztery osoby: jej ojca Arnolda Renza, pastora Ernsta Alta i Anny, jej matkę. Cała czwórka została uznana za winną nieumyślnego zabójstwa i skazana na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata. I to wszystko w dzisiejszej sprawie. Jak myślicie, czy była to odpowiednia kara? Jeżeli nadal jesteśmy razem, to napisz w komentarzu Halloween. Jeżeli masz ochotę posłuchać o innych interesujących sprawach, to kliknij któryś z moich filmów. Bez względu na to, czy świętujesz Halloween, czy też swój czas wolny, do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao, beżos.